Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka STS, legalny polski bukmacher z najlepszymi bonusami na rynku dla swoich użytkowników. W związku z rozpoczynającymi się 20 listopada Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, STS ma dla Was specjalną promocję. Z dedykowanym kodem PODEJRZANI możecie odebrać aż 1560 zł bonusu. Dlaczego oferta powitalna może być tak korzystna? Wszystko dlatego, że możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie nawet do 1500 zł. Dodatkowo STS wprowadził do oferty zadania, po wykonaniu których możecie otrzymać dodatkowe 60 zł. Doskonała opcja na początek to pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł. Na czym to polega? Mówiąc wprost, albo otrzymujecie wygraną, albo zwrot. Przykład. Stawiacie 100 zł na Polskę w meczu Meksyk-Polska i możecie wygrać 246 zł. Jeśli obstawicie poprawnie, właśnie tyle będziecie mieli w kieszeni. A jeśli nie, otrzymacie zwrot zainwestowanych środków. Więcej informacji o promocji znajdziecie bezpośrednio na stronie internetowej sts.pl. Link do rejestracji umieściliśmy w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu ekranu. Promocja obowiązuje na dedykowany kod PODEJRZANI. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. W tym odcinku serii Kryminalne opowieści Polska na kanale YouTube Podejrzani historia z 1999 roku dotycząca kradzieży równowartości miliona dolarów z konwoju bankowego pod Wrocławiem. Kilku pracowników firmy ochroniarskiej, którzy przewozili pieniądze, unieszkodliwiło dwóch kolegów, częstując ich sałatką z dodatkiem leku usypiającego. Nie tak dawno w cyklu Kryminalne opowieści Polska mówiliśmy o skoku stulecia, kiedy to w lipcu 2015 roku w Swarzędzu fałszywy konwojent odjechał spod banku furgonetką razem z blisko 8 milionami złotych, których do dziś nie odnaleziono. W przygotowaniu i realizacji akcji brali udział m.in. były funkcjonariusz policji oraz członek kierownictwa firmy ochroniarskiej. Jeszcze wcześniej opowiadaliśmy o stołecznym gangu Marka C, pseudonim Rympałek, który w listopadzie 1995 roku przy ulicy Zamiany na stołecznym Ursynowie napadł na konwój przewożący pieniądze na wypłaty dla pracowników placówek medycznych. 11 miliardów starych złotych. To jest 1 100 000 dzisiejszych złotych. To zdarzenie również nazywano potem napadem stulecia. Takich głośnych skoków było jednak więcej. 8 stycznia 1999 roku z Wrocławia do Poznania po godzinie 16 wyruszył konwój BRE Services Assistance, obsługujący Raiffeisen Centrobank SA, w którym uczestniczyły dwa pojazdy – bankowóz Ford Transit i Polonez Caro. W zabezpieczeniu brało udział 5 ochroniarzy – dowódca i kierowca Jarosław S., drugi kierowca Cezary S., Jacek Ż., Rafał S. oraz Bartosz J. W Fordzie znajdowały się pieniądze w różnych walutach – markach, dolarach, funtach, frankach oraz lirach. Była to równowartość ówczesnego miliona dolarów, to jest 3 707 000 zł. W trasie konwój jednak zaginął. Udało się go odnaleźć pracownikom BRE Services Assistance kilka godzin później na drodze między Borową a Rakowem, niespełna 20 km od Wrocławia. Kontakt z ochroniarzami nawiązano około godziny 21, choć w Poznaniu powinni być już o 19.30. Policję poinformowano dopiero po północy. Z 5 ochroniarzy biorących udział w konwoju na miejscu zostało 3. Przez pewien czas byli nieprzytomni. Dopiero gdy się ocknęli, jeden z nich odebrał telefon z centrali, a potem poszedł do pobliskiej wioski, aby zapytać o nazwę miejscowości. Ochroniarze zeznali, że koledzy podczas postoju na parkingu poczęstowali ich sałatką z wędliną i ciastem kremowym, które kupili krótko przed wyjazdem. Najprawdopodobniej sałatka zawierała psychotropowy lek uspokajający i usypiający z grupy benzodiazepin, lorafen. Ślady substancji odnaleziono w wymazie pobranym z ust jednego z ochroniarzy. U pozostałych początkowo nie stwierdzono obecności takich substancji.
Tymczasem po dwóch konwojentach, Jarosławie S. i Cezarym S. oraz gotówce, nie było śladu. Uznano ich za zaginionych i jednocześnie podejrzanych, a prokuratura badała, czy aby na pewno pozostała trójka konwojentów była ofiarami, a nie uczestnikami spisku. Zdaniem śledczych to oni mogli pozbyć się dwóch kolegów, a potem upozorować napad. Dla takiej sumy pieniędzy wiele osób byłoby w stanie dużo zrobić. Co ważne, dowódca konwoju, a więc Jarosław S., zgodnie z procedurami musiał znać choćby przybliżoną ilość przewożonej gotówki. Z miejsca sytuację obwołano kolejnym napadem stulecia. Niemal codziennie informowały o niej media w całej Polsce. Rodzina jednego z poszukiwanych konwojentów musiała wynieść się z domu, aby ukryć się przed dziennikarzami. Odpowiedzialna za konwój firma Bre Services Assistance znalazła się pod ogniem krytyki, tak ze strony policji, jak i innych firm ochroniarskich. Przedstawiciele Bre Services Assistance utrzymywali, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, bo konwój w Poznaniu miał pobrać dodatkową gotówkę i z zabezpieczeniem kolejnych 5 ochroniarzy ruszyć do Warszawy. Jak doniósł jednak 17 stycznia 1999 roku tygodnik Wprost, procedury miały wyglądać nieco inaczej. Przy takiej ilości pieniędzy konwój powinien od początku składać się z co najmniej 3 pojazdów i 7 ochroniarzy, wyposażonych w nie mniej niż 4 sztuki broni długiej. Tymczasem w tym przypadku były to 2 pojazdy i 5 ochroniarzy z bronią krótką. Przypominamy, że partnerem dzisiejszego odcinka jest marka STS, legalny polski bukmacher. W związku z rozpoczynającymi się 20 listopada Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, STS ma dla Was specjalną promocję. Z dedykowanym kodem podejrzani możecie odebrać aż 1560 zł bonusu. Więcej informacji o promocji znajdziecie bezpośrednio na stronie internetowej sts.pl. Link do rejestracji umieściliśmy w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu ekranu. Promocja obowiązuje na dedykowany kod podejrzani. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Śledczy intensywnie pracowali nad sprawą, dzięki czemu poszukiwani listem gończym podejrzani już w kwietniu 1999 roku wpadli w prywatnym mieszkaniu należącym do Polki Wandy L. w niemieckim Monachium w ręce lokalnych antyterrorystów. Zabezpieczono przy nich 2 telefony komórkowe i perukę. Planowali uciec do Australii bądź Kanady. W maju zatrzymano małżonki obu konwojentów oraz mężczyznę, którzy mieli dopuścić się paserstwa gotówki pochodzącej ze skoku. Tymczasem 30 czerwca 1999 roku Jarosław S. i Cezary S. byli już w Polsce. Przedstawiono im zarzuty, m.in. rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Rozpoczęły się ich przesłuchania. Był to jednak tylko połowiczny sukces, bo pieniędzy nie udało się odnaleźć. W kwietniu 2000 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał konwojentów na kary 12 lat pozbawienia wolności, 5 lat zakazu wykonywania zawodu konwojenta i zobowiązał ich do zwrotu skradzionych pieniędzy. Choć wobec Jarosława S. prokuratura żądała aż 15 lat więzienia. W styczniu 2001 roku Sąd Najwyższy, w ślad za apelacją obrony i biegłymi sądowymi z zakresu medycyny sądowej, wydał opinię w sprawie, z której wynikało, że sałatki z lekami usypiającymi nie można uznać za środek obezwładniający, bo lorafen jako lek działa kojąco. Obrońcy oskarżonych w apelacji dowodzili także, że Sąd Okręgowy nie powinien uznać konwojentów za winnych, bo nie ma żadnych dowodów na to, by konkretnie oni ukradli pieniądze z bankowozu, a cały proces miał charakter poszlakowy. Kwestia działania lorafenu wpłynęła na zmianę kwalifikacji prawnej czynu z rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia na zwykły rozbój. Możliwa maksymalna kara tym samym zmieniła się z 12 na 11 lat pozbawienia wolności. 30 marca 2001 roku w sprawie zapadł dokładnie taki wyrok sądu apelacyjnego wobec Jarosława S. i Cezarego S. Jednocześnie sąd utrzymał wyroki sądu pierwszej instancji za paserstwo, 1,5 roku pozbawienia wolności dla Doroty S. i 2 lat dla Jacka F. Orzeczenie było prawomocne, co nie wykluczało jednak kasacji obrony do Sądu Najwyższego. W marcu 2005 roku Cezary S. złożył wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary. Choć przebywał wówczas w zakładzie karnym typu półotwartego,
W okresie osadzenia ukończył liceum i nie był karany dyscyplinarnie, administracja jednostki penitencjarnej oceniła jego wniosek negatywnie i na tej podstawie sąd odmówił mu warunkowego zwolnienia. Skazani konwojenci od dawna są już na wolności. Pieniędzy do dziś nie odnaleziono. Bank nie otrzymał odszkodowania, bo konwój wbrew zasadom zjechał z trasy. Jak na ironię, jeden z uczestników skoku miał jeszcze na etapie śledztwa podczas składania wyjaśnień powiedzieć śledczym, że kiedyś za te pieniądze wybuduje dom dziecka. To wszystko na dziś. Jeśli zainteresowała Was historia kradzieży miliona dolarów z konwoju pod Wrocławiem w 1999 roku, możecie zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani, a także naszego nowego kanału Kryminalne Opowieści Świat oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Tej historii można także posłuchać jako podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.